Witam Was w kolejnym filmie z serii Pokémon TCG Online. No i tak, dzisiaj pokażę Wam kolejną ciekawą, wyjątkową talię, która bazuje właśnie na Pokémonach baśniowych. A mianowicie, tak, Mega Gardevoir EX. Tak, to jest nasz główny bohater, a w zasadzie chyba bohaterka bardziej, która właśnie będzie to wszystko kosić wszystkich przeciwników. Zresztą zobaczycie w trzech niezłych meczach, jak ten Pokémon może naprawdę wymiatać. No oczywiście, tak, dobra, więc może zacznijmy. Mega Gardevoir to właśnie Mega Ewolucja, Pokémon EX, 210 HP, no i jak na Mega Ewolucję to tak raczej ten niższy pułap. Natomiast wciąż to jest dużo, nie jest łatwo tego Pokémona tak od tak pokonać. No i do tego mamy wspaniały ruch Brilliant Arrow, który uderza o siłą 30 za każdą baśniową energię. Ja co prawda gram 11, tak więc maksymalna siła, jaką można wykaraskać z tego Pokémona, to 330. Dokładnie, czyli naprawdę porządnie można przewalić. Zresztą zobaczycie, jak 300 polecą w niektórych meczach. Natomiast tak, to jest mega mocny Pokémon. No i oczywiście, żeby to wszystko działo, żeby nasz Gardevoir mógł wejść, potrzeba mu Gardevoira EX. Tak jest, Gardevoir EX z setu Primal Clash. I właśnie warto zwrócić uwagę, że z setu Primal Clash albo Generations ma być Gardevoir. Może być też z setu Steamsick, ale z kolei tamten ma już ruch Despair Ray, to już nie to. Tak więc dobra, Gardevoir EX, w sumie podstawowa forma, 170 HP, czyli tych też troszeczkę niższy pułap, jeśli chodzi o HP w EX-ach. No i co my tu mamy? Life Leap 20, plus leczymy się za tyle, ile zabraliśmy, czyli 20. No i plus Shining Wind za stówkę i w kolejnej turze nie mamy słabości. W sumie można w ostateczności walczyć tym Gardevoirem, ale jednak raczej średnio się przydaje. No i jeszcze mam właśnie tylko dwa takie Gardevoiry. Trzeciego mam właśnie z setu właśnie Steamsick, który ma ciekawy ruch Link Blast, który uderza za 30 plus 70, jeżeli przeciwnik ma to samo ilość energii co my. No i Lumius Blade, którego raczej nie używamy, bo wyrzucamy energię z naszego Pokémona, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy trzymali energii jak najwięcej. No i właśnie, propos energii. Aby dodawać energię, mamy właśnie tutaj Zernisa. Tak jest, Zernis z ruchem Geomancy, który sprawia, że przeszukujemy naszą talię, bierzemy dwa Pokémony z naszej ławki rezerwowych i dajemy im po jednej baśniowej energii. Tak więc, tak jest, tym Pokémonem możemy się błyskawicznie nadawać. Możemy dać energię, dorzucić Zernisem dwie energie, czyli już mamy trzy, no i jeszcze ewentualnie pobawić się na przykład Max Elixira i nawet dorzucić do czterech nawet energii w jednej turze. Także naprawdę szybko możemy wrzucić te energie niezbędne do wzmocnienia naszego Mega Gardevoira. Co prawda z tej talii też fajnie komponuje się Zernis Break, którego niestety nie mam, a jakbym miał, to na pewno bym go tutaj jeszcze gdzieś wcisnął, chociaż wcisnął. To talia jest tak uciśnięta, że naprawdę musiałem się trochę nakombinować, żeby to wszystko jakoś ładnie hulało. Dobra, dalej jeszcze mamy, w zasadzie wcześniej, mamy Shaymina EX, czyli taki dodatkowy dobieracz kart. No i zagrałbym dwoma, ale niestety mam tylko jednego, tak więc jest jeden, to już chyba nie muszę tłumaczyć, jak Shaymin działa. No i dodatkowo zamiast Shaymina jest Oranguru. Tak, Instruct, jeżeli mam niższe karty, dobieramy sobie do tych trzech kart. W sumie ta umiejętność jest mało praktyczna, tutaj bardziej myślę, że skupić się można na ataku tego Pokemona, czyli Psychic i zbieraniu na nim energii. Czyli Psychic 60 plus 20 za każdą energię na przeciwniku, czyli w sumie całkiem nieźle. No i tak jak mówię, energię możemy też na nim zebrać i wzmacniać naszego Mega Gardevoira. No i jako że gramy też niemałą liczbą EX-ów, choć tak naprawdę można by zagrać większą, na przykład 4 Gardevoirami i 4 Mega Gardevoirami, bo już niejednokrotnie miałem sytuację, że na przykład 3 Mega Gardevoiry miałem w nagrodach i w zasadzie talia taktyka już legła w gruzach. Ale dobra, wracajmy do ostatniego Pokemona, właśnie Hoopa EX. W taliach z EX-ami ten Pokemon jest niebywale praktyczny. Wsadzamy go w pole i dobieramy 3 dowolne Pokemony EX z naszej talii. Za wyjątkiem Hoopa EX, no ale mam jednego, więc trudno, żeby go dobrać. Tak więc możemy sobie wziąć Shaymina, 2 Gardevoiry, 3 Mega Gardevoira, co nam jest akurat aktualnie potrzebne i na szybko wszystko wstawić. Także działa to naprawdę, naprawdę całkiem w porządku. No i dobra, masa trainerów. Na początek Enhance Hammer, czyli wyrzucamy specjalną energię przeciwnikowi, dwie takie karty. No tak, dużo jest podwójnych bezbarwnych, jakieś splash energii na wodnych Pokemonach i tak dalej, także tego nie chcemy oglądać u przeciwników. Dalej mamy Fairy Drop, gramy basiowymi Pokemonami, basiowymi energiami przede wszystkim. Także jak Pokemon trzyma basiową energię, można go polecić tym o 50 HP. W drugim meczu
nie, w trzecim meczu. Zobaczycie, jak to mnie uratowało. Dobra, także dalej, Max Elixir. Tak jest, mamy całkiem sporo podstawowych boksów, no i im więcej energii, tym mocniejsi jesteśmy, także dodawanie sobie dodatkowych energii jest jak najbardziej nam na rękę. Przeglądamy 6 pierwszych kart, jeżeli jest energia, to dużo zamian podstawowym Pokemonowi, czyli na przykład Zarisowi, bądź, jak wspomniałem wcześniej, Oranguru, lub też niewolniętemu Gardevoirowi EX. No i dobra, mamy też dwa Nestbole. Nestbole z tego względu, że mamy tutaj właśnie Zernisy, mamy tutaj Gardevoiry podstawowe, jakby nam na przykład nie wpadł Hoopa, albo by był w nagrodach, także tym możemy zagrać dodatkowo i zgarnąć na przykład właśnie, głównie to jest myślą o Zernisie. Dodatkowo dwa razy Super Rod, gdybyśmy musieli wrzucić jakieś karty lub na przykład, no nie wiem, padły nam Pokémon, no to możemy go sobie wyłowić energię, czyli to, co akurat nam będzie potrzebne. Dalej mamy jeszcze Trainer's Mail, żeby po prostu dobrać sobie dowolnego trainera, podglądamy 4 karty, jak mamy trainera, to go bierzemy, za wyjątkiem Trainer's Maila oczywiście, czyli również dosyć praktyczne, no i oczywiście niezastąpione Ultra Bole. Tak jest, wyrzucamy 2 karty z ręki i bierzemy dowolnego Pokemona. Czyli na przykład możemy sobie wziąć Hoopa EX, wstawimy Hoopa EX, bierzemy sobie na przykład Gardevoira, jednego Gardevoira, drugiego Gardevoira i Shaymina i już mamy komplet Pokemonów wstawionych, jak na przykład mieliśmy jeszcze Zelisa z przodu, to już było naprawdę mega. Dobra, tutaj mamy jeszcze 3 V-Stickery, żeby po prostu wziąć sobie zrzutę supportery, bo tam troszkę ich mamy. No i oczywiście stadiumy, Fairy Garden, oczywiście niezastąpiony stadium przy baśniowych taliach. Oczywiście wszystkie Pokemony, które trzymają baśniowe energie, mają darmowy koszt wymiany. Czyli co, wstawiamy Zelisa, boostujemy, zbieramy energię, następnie za darmo wycofka, wstawiamy Mega Gardevoira i kosimy. Zobaczycie, jak to działa. Działa dobrze. Dobra, a wracając do sporterów, to mamy tak. Oczywiście mamy 3 takie karty, o tym można wspomnieć, zresztą każdy w sumie widzi. Dobra, mamy Lysandra. Tak jest, Lysandra też może niejednokrotnie nas uratować, może nas niejednokrotnie pomóc, na przykład, żeby spowolnić przeciwnika, albo wykończyć jakiegoś bardziej odpowiedniego Pokemona. Także Lysandra się przydaje. Do tego Enski plus 3 razy N właśnie, plus 3 razy Sycamore, standardowy zestaw dobieraczy. To już chyba nie będę się zagłębiał, na jakiej zasadzie to działa. No i Pokémon Ranger, tak jest, no gramy ewolucjami, mega ewolucjami, to w sumie są ewolucje, jakby nie było. Plus jeszcze EX-y, czyli tutaj z Glaceon EX, te Pokémony mogą być prawdziwym utrapieniem. Tak więc przydaje się tutaj Pokémon Ranger, jeszcze zastanawiam się nad Hexmaniakiem, ale kurczę, gdzie to wcisnąć wszystko. Hexmaniak z kolei na karbinka, bo zresztą zobaczycie w drugim meczu, że ten Pokémon troszeczkę nam narobił kłopotów, ale jednak się ładnie udało. Czyli na przykład za jednego Lysandra ewentualnie można by tu wcisnąć Hexmaniaka. No i mamy jeszcze tak, Experience Share, żeby po prostu nie tracić energii, jak miał paść nam Pokémon, na przykład możemy dać drugiemu Zernisowi lub Gardevoirowi, jak tam nie mam jeszcze Mega, lub na przykład Oranguru, żeby po prostu nie wszystkie energie wypadały. No i 3 Spirit Linki dla naszego Gardevoira, tak jest, żeby móc go fajnie sobie szybko wstawić, bez tracenia tury. No i 11 baśniowych energii. Plan pierwszy był na 12, ale jednak tego brakło i musiałem wyrzucić jakąś kartę, wpadło na energię, no i dobrałem właśnie Pokémon Jazz, ale 11 energii, myślę, że to jest wystarczająco, aby ta talia pięknie hulała, czyli Mega Gardevoir, im więcej energii, tym większa jest jego siła, no i ogólnie jego siła jest porażająca, zresztą zapraszam was na 3 mecze, w których Gardevoir pokaże, na co go stać, tak więc zapraszam. Też witaj mój drogi przeciwniku, witajcie też moi drodzy widzowie, zapraszam was na pierwszy mecz z Gardevoirem w roli głównej. Tak więc Mega Gardevoir, naprawdę porządna karta, zobaczymy czy na tyle porządna, żeby coś zdziałać w dzisiejszym meczu. W tym meczu. Dobra, tak więc mamy na razie jednego Gardevoira EX. Co prawda wolałbym dużo bardziej Zernisa, ponieważ mam Ultra Bola, mogłem sobie dobrać Hoopę i tak dalej, a w tej sytuacji, no niestety, ale będę musiał coś pokombinować. Jest Mega Gardevoir, czyli możemy sobie dać tutaj Spirit Link, damy sobie energię, wstawię też stadium, no i tak, zagrajmy sobie Ultra Bolem, wyrzucę tutaj 2 karty, no i najlepiej to było, jakby wpadł mi właśnie Hoopa EX, dokładnie, to jest właśnie karta, której potrzebowałem, tak więc możemy sobie dodać kolejne 3 Pokémony EX, czyli weźmy sobie 2 Gardevoiry i Shaymina. Jednego Mega Gardevoira mam, więc nie będzie mi potrzebny. Ja chcę wyrzucić jak najwięcej kart z ręki, żeby później móc właśnie wstawić, czy wziąć po prostu jak najwięcej tutaj kart. No co, on nie chce wyjść. Shaymin nie chce wejść do pola walki. No ale dobra, udało nam się go wykurzyć. No i tak, poszukajmy jeszcze może Nestball, dokładnie o to chodziło. Ponieważ ja chcę wystawić naprzód mojego Zernisa. Także you have a good deck. No tak, talia jest naprawdę niezła.
Dobra, tak więc... tak... To chyba będzie tyle, jeśli chodzi o naszą pierwszą turę. Zostawię sobie Mega Gardevoira, nie będę używał Enskiego z tego względu, że może mi się przydać on w kolejnej turze. Dobra, tak więc Dive Ball. Zobaczymy, czy to jest talia czysto z Mega Blastoise'em. Może jest to połączenie z czymś również innym, czymś irytującym. Dobra, tak więc przeciwnik szuka kart. Szuka czegoś wodnego i Palkia EX! No tak, Palkia fajnie się sprawdza w taliach właśnie z Pokemonami wodnymi, które potrzebują całkiem dużo energii, jak chociażby właśnie Blastoise EX. Chociaż on potrzebuje zaledwie trzech, no i później... Aha, dodatkowo może uderzyć w siebie za trzy dyszki. 120 to w sumie nie jest tak dużo. Fighting Fury Belt raczej dla Palki. Myślę, że on chyba będzie grał Mega Blastoise'em. A Mega Blastoise EX jest całkiem niezły i Steven! Kurczę, Steven? Bardzo mało osób gra tego typu, ogólnie tą kartą. Zawsze tak wygląda, że no, supporter plus energia, no. Supporter, żeby wziąć supportera, no to z drugiej strony... Tak średnio troszeczkę, bo nie będzie mógł tego supportera i tak wykorzystać. Elektryczna energia. Kurczę, tu mamy coś dosyć namieszane. Dobra, tak więc z naszej strony leci Mega Gardevoir EX. Leci dodatkowa energia. Dobra, skopałem. Miałem dać tą energię dla Zernisa. Dobra. Teraz troszeczkę naprawdę skopałem. Ajajaj. Dobra. W każdym razie damy sobie jeszcze energię dla Gardevoira EX kolejnego. Dobra, i tyle. W sumie Rapid Spin Blastoise'a wywołuje zmianę mojego Pokemona, czy jego Pokemona i mojego Pokemona. Tak więc w sumie... Może też zadziałać mi na korzyść. Ale że tak skopałem z tym ruchem, tak bym miał dwie energie więcej w polu. Znaczy dwie, jedną. Nie no, w sumie dwie. Łącząc dwie. A, czyli mam teraz 2-3, będę miał 4. To jeszcze za mało, żeby skosić Palkię na jeden cios. Zdecydowanie za mało. No i już nie mam darmowych wycofek. A to już jest problem. Dobra, i Lysander! Na chupę! O, żeż ty. Dobra, będę musiał zagrać energią na chupie w takim razie. I liczyć na to, że wpadnie mi Stadium. Dobra, kolejny Mega Gardevoir, ale i tak nie mam z niego żadnego pożytku. Muszę zagrać Enskim. I Stadium! Jest! Jest Stadium! Dobra, także uda mi się ładnie wycofać. I zagrać kolejnym Mega Gardevoirem. Spiriting mi i tak niepotrzebny, ponieważ no i tak nie zaatakowałbym w tej turze. Dobra, znów wymiana Stadiuma. Dobra, potrzeba mi jeszcze jednej energii i już chyba będę mógł powoli kosić. Dobra, Palkia ma w sumie atak za 130 per Hurricane, to zniszczy mojego Zernisa. 4 energie, tak jest, tylko że musiałby się wycofać. No i Kingdry EX. Okej, czyli już wiemy skąd te elektryczne energie, czyli dosyć ciekawa talia. Połączenie Blastoise'a, właśnie tutaj Palki i Kingdry. Dobra, zagramy sobie znowu Enskim. I tak tym Gardevoirem nie mógłbym zagrać, bo skończyłaby mi się tura. Dobra, jest kolejny Zernis. Gardevoir powraca, czyli już mamy w zasadzie komplet, bo gram tylko trzema. Jest Max Elixir. Który sobie też może się przydać. Dobra, tak więc gramy energia tym razem dla tegoż tutaj Gardevoira EX. No i po jednej energii dla moich poksów. Dla dwóch Gardevoirów, Mega Gardevoirów. W zasadzie to już kończą mi się energię w talii. Tak więc będzie trzeba coś tutaj pokombinować. Będę potrzebował... Będę potrzebował jeszcze kolejnego Stadiuma. W sumie gram tylko trzema, więc może być średnio.
z jego trafieniem, tym bardziej, że wciąż mam jeszcze 6 nagród. Dobra, zobaczymy co zrobi gościu. Max Elixir, energia dla Kingdry. Oby nie elektryczna. W sumie im więcej elektrycznych energii ma Kingdra, tym jest silniejszy Pokémon. Dobra, kolejny raz Steven, o, ty sobie dobierze elektryczną energię. Czy już wiem po co ten Steven? Tak, i do tego właśnie, nie, jeszcze część maila nie miał. A nie, zabrał sobie wodną energię. Czyli prawdopodobnie dają Blastoise'owi i później wywoła zmianę. To jest mi dosyć na rękę, powiem wam. Okej, no my jesteśmy już prawie gotowi do akcji. W sumie jakbym miał Ultra Bola, to mógł wyrzucić te dwie karty i później użyć Sycamora. Uuu, Lapras GX! To jest mocna karta. Fajny Firebase oczywiście, o, dla Blastoise'a jednak, więc nie będzie to raczej Mega Blastoise. No i leci Rapid Spin. Ile mam energii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem. Haha, ktoś jest w stanie wykończyć wszystko na jeden cios. Jeśli za każdą energię. Więc gościu powinien się zastanowić, czy chce na pewno, żebym zmienił Pokémona. Może się to dla niego nie lepiej skończyć. Tym bardziej, że ma wszystkie poksy, które padną na jedno moje dążenie, to raz, a dwa. Wszystkie są EX-ami, więc. Za każdego będę miał dwie nagrody. Czyli bardziej to mi urządza mój stadium, naprawdę. Już dwa poszły. A jednak gościu nie zadziała w ten sposób, okej. Okay. Dobra, to w takim razie VS Seeker i znów pan Enski. Dobra, damy energię dla Gardevoira, kolejnego. I już mamy dwa Gardevoiry gotowe do akcji. Stadium! Nie ma stadiuma, niestety. Dobra, już więcej chyba energii nie będę miał, czy będę miał? Będę miał. Okej, okay, czyli kolejna energia. Spirit Link. I trzeci Gardevoir, Mega Gardevoir EX. Oj, się dzieje. Dobra, już chyba więcej energii też nie mam, czy mam? Zaraz zobaczymy. Nie, nie mam. Dobra, czyli wszystkie energie wykorzystane. Choćbym chciał, to już nie wycofam mojego Zernisa. Choć w sumie mogłem dać mu te dwie energie i wtedy się wycofać. No dobra, jakoś to będzie trzeba ogarnąć. I mieć nadzieję, że może akurat wpadnie mi ten stadium. Dobra, Splash Energy dla Laprasa. Uuu. Lapras może być problemem. Enhance Hammer. Znaczy, Crushing Hammer. Dobrze, że nie zadziałał. Jakby wyrzucił mi energię z Zerniasa, to ja bym był całkiem uziemiony. Dobra, czyli co? Znów pan Enski. Tak, bo nie mogę zrobić już nic innego. Jak tylko enować i liczyć na to, że wpadnie mi stadium. Jest! Jest stadium! Okej, okay, będę mógł się wycofać i zacząć kosić. Tak jest. Dobra, więc możemy się wycofać. Tak więc do akcji wchodzi Gardevoir EX. No i kosimy! Brilliant Arrow! Jeden strzał, 3 stówy, 10 energii w polu. To oznacza, że jedną mam gdzieś tutaj jeszcze w price kartach energię. I jest. I Enhanced Hammer. Czyli tak, gościu się poddał. No w sumie dobrze. Bo i tak nie pozostało mu już nic innego. Skosiłbym wszystko tym Gardevoirem. Jak nie jednym, to drugim. Jak nie drugim, to trzecim. Do tego jeszcze super rody. Tak więc tak właśnie działa niszczycielska siła Gardevoira. A raczej Mega Gardevoira EX. Tak więc. Tak, szybki pierwszy mecz, także zapraszam was na kolejny, który może nieco więcej będzie się działo. Tak więc, moi drodzy, witam was w kolejnym meczu z Mega Gardevoirem w roli głównej. No i tak, walczymy teraz z talią dosyć ciekawą, walczącą ognistą. Widzimy tutaj Torkoal, czyli właśnie, o, połączenie Zygarde plus Incineroar. Może być ciekawie. Chociaż tak naprawdę właśnie Incineroar jest dosyć mocny, ma jeden atak GX o sile 200, czyli naprawdę, naprawdę jest moc. Dobra, u nas też jest moc, jest Zernis, jest Gardevoir EX, jest też i Mega Gardevoir, którego na razie nie wstawię. Natomiast myślę, że na początek dam energię Zernisowi, następnie później będziemy wzmacniać Gardevoir. Przydałoby się troszkę więcej poksów, mówimy i mamy. W sumie Pokémon Ranger mi się tutaj nie przyda.
Chyba bym to musiał wyrzucić jedną energię, no szkoda. No ale cóż, trudno. Zaraz zobaczymy, jakie mamy poksy. Mamy Hupę EX, mamy wszystkie w zasadzie nasze Pokémony i EXy. Tylko jeden Zernis chyba tam był, widziałem, chociaż może był i więcej, nie zwróciłem na to do końca uwagi. Tak więc dobierzmy sobie, nie, mamy wszystkie poksy, okej. Okay. Czyli bierzmy sobie Shaymina plus dwa razy God of War. Tak jest. Dobra, czyli wchodzi do akcji God of War, drugi God of War. Zagramy Stadiumem, ale on może swojego wyrzucić. Ja nie chcę ryzykować, więc do akcji Shaymin wchodzi. No i dobieram jeszcze sobie cztery dodatkowe karty. A ten się jeszcze wzmacnia Red Rockiem, do tego będzie jeszcze Carving Break, czyli widzimy całkiem twardy przeciwnik. Dobra, VS Seeker, czy to mi się przyda? Jakoś nieszczególnie. Dobra, no to na razie tyle, co ja mogę. Ale mam dwa stadiumy, więc w sumie nie jest tak źle. Dobra, Heavy Ball. Czyli Zygarde. Dobra, energia do Zygarda. I co zrobi? Enski albo coś w tym stylu by mi jakoś szczególnie nie zaszkodziło. Ja mam sprawę, za bardzo nie mam co zrobić, więc pozostaje mi tylko dorzucać na spokojnie energii. Tak więc działamy. Mam 9 energii w talii. Czyli łącznie 10, to oznacza, że jedną... Aha, po prostu wyrzuciłem, okej, czyli też wszystkie energie, żadna w nagrodach. Czyli co ja kurczę mam w tych nagrodach? Jakieś supporty widać, czy coś w tym stylu. Wszystkie poksy są, wszystkie energie są. Co trzeba jest. Dobra, Escape Rope. Czyli już mnie zmusza do wstawienia, no niestety, ale God of War mam Fairy Dropy, więc ewentualnie będę mógł się podleczyć. Dobra, leci Sunstorm za 7 dyszek. A tak, bo Regi go wzmacnia. Okej, okay. W takim razie ja wstawiam mojego Stadiuma. Kulturalnie się wycofuję. I dorzucamy znowu energii. Geomancy. Dobra, już nie będzie na tym gardwarze. Dobra, kolejne uderzenie może być, jeżeli użyję Strong Energy, może być bardzo niebezpieczne. Aby się przydał Gardevoir Spiriting, to już bym mógł zaatakować. Nie ma mocnej energii, więc jest w sumie ok. Także Lance Ross za stałe 110. Kurczę, czemu go nie mam? Dobra, to w takim razie zmuśmy wymianę. Dobra, i po energii. Chociaż w sumie mogłem zagrać energią na tym Gardevoirze, lepiej bym na tym wyszedł. Dobra, troszeczkę go spowolniłem. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem energii. Czyli jestem w stanie rozwalić Zygarda w kolejnej turze. Jakby wpadł właśnie Spirit Link, Gardevoir EX. Czyli teraz tak, ładnie możemy się wycofać. VS Seekerem wziąć sobie Lysandra i pozbawić go Zygarda. Także Brilliant i Zygarde na strzał. Dobra, dwie nagrody nasze. I jest Trainer's Mail i kolejny Lysander. Może się przydać. Dobra, tak więc Cobbing, dwie energie, Energy Retrieval. Czyli co, zaatakuje mnie za całe cztery dyszki. Dobrze, nie, za pięć, bo w sumie jest tutaj jeszcze Red Rock. A to w sumie gościa za bardzo nie urządza. Tak więc co ja tu mogę zrobić? Dobra, zagrałem Trainer's Mailem. Jest Max Elixir. To w sumie okej. Okay. Będę mógł dać energię dla Gardevoira i jeszcze dodatkowo się wzmocnić. Albo i nie. Dobra, to zacznie stanęci kolejny raz Brynner i kosimy Karbinka, który się właściwie ochronił przed atakiem EX. O tym, kurczę, zapomniałem. A właśnie, umiejętność. To jest straszne. Ale dobra, mam kolejnego Lysandra, więc na dobrą sprawę może nie będzie tak źle. Dobra, damy Experience Share. No trudno, Zernisowi. I pozbawmy gościa właśnie tutaj Regirocka. Właśnie, przez Zmora EX-ów, Carbink. Jak mogłem o tym zapomnieć? Dobra, Enhanced Hammer, Max Elixir, okej. Jakby mi wpadła jeszcze energia i Max Elixir zadziałał,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dopiero energii. Z czego jedna wyrzucona. Tak więc mógłbym nawet rozwalić i karbinka. Dobra, Professor Slater. Powoli mi mój gardowar zaczyna odpadać. Jeszcze tylko 110 HP. Power Gem za 4 dyszki tym razem. Już bez Regiroka troszkę osłabiony. Aj, nie mam energii, szkoda. No właśnie, szkoda. No dobra, w takim razie zagramy sobie znów Fairy Garden i Sycamore. Tak, wyrzucę to wszystko, żeby zgarnąć coś dodatkowo. Dobra, Spirit Ring, kolejny Mega Gardevoir. I Trainer's Mail. Mogę go w sumie użyć, żeby zgarnąć Super Roda na dobrą sprawę. Enskiego mam. Co mi stąd trzeba? Zemnic energia. Dobra, na razie z tym się wstrzymamy. Chociaż mogę wziąć Wiesz Seekera i na przykład wykończyć mu Litena. Dobra, to już ostatnie uderzenie, które mogę znieść, tak więc będę musiał się w jakiś sposób wycofać. Dobra, tak więc szukamy. Zernis plus energia. Energie są mi potrzebne. Niestety. I pan Enski, czyli trochę kart... A nie, dobra, dwie karty tylko zdobędę, to pan Enski nie wchodzi w grę. Kurczę. A mamy kłopot. Dobra, chyba jednak będzie musiał wejść w grę pan Enski. Dwie dobre karty są lepsze niż cztery niepotrzebne karty. Ha, jest VS Seeker! Dobra, coś z tego jeszcze może być. Dobra, tak więc się wycofam na razie. Wstawmy tego gardevoira, ponieważ ten jeszcze jakoś ładnie zniesie atak. Natomiast później może być nieco ciężej. Dobra, wchodzi do akcji Torracat. Oranguru. Energia do Torracata, okej. I Power Jam. A VS Seekerów ile? Zaraz mi zasłoniło. Dobra, mamy! Czyli zagramy to w troszkę inny sposób w takim razie. Dobra, skupmy się na razie na Torracacie. I cyk! Za cele 210. Także pozostaje mi jeszcze rozwalić jednego boksa. Jeżeli mnie zenuje, to w zasadzie mamy zwycięstwo. I Fairy Draw! Także dobrze się będzie troszkę podleczyć. Dobrze pójdzie przeciwnik, totalnie nic nie będzie mi w stanie zrobić. Dobra, Power Jam. Okej, no dobra, no to w takim razie leci Fairy Drop. Tak jest, no jak goście zobaczy to, to chyba się już podda. Kolejny raz Lysander. No a chociażby Oranguru. I zwycięstwo, tak jest, kurczę, ja mam challenge'a na rozwalanie poksów, gości się poddał, no. No i patrzcie, dwie nagrody, bonusy zdobyte i akurat musiał wpaść na ten zdobyty. Dobra, ale w każdym razie, błyskawicznie rozwaliliśmy kolejną talię, co prawda karmik nam troszkę poprzeszkadzał, jeśli nadziałam na jego umiejętność. No ale cóż, udało się rozwalić talię z Torracatem, który w zasadzie się nie pojawił. Potęga Gardevoir EX. Mega Gardevoir EX. Tak więc, moi drodzy, w kolejnym meczu z Mega Gardevoirem EX. Tak więc, w sumie trochę kiepski start, mamy tylko Zernisa. Także no nie wiadomo jak to będzie. Jeżeli mnie wpadnie kolejny pox, może być troszkę słabo. Dobra, o właśnie, o to chodziło, czyli tak, Tauros. No dobra, damy energię dla Zernisa, teraz wyrzucę sobie jednego, no niestety jest Seekera chyba. Choć widzieliście w poprzednim meczu, one się przydają. No i przydałby się Hoopa! Tak jest, Hoopa niezwykle praktycznym Pokemonem jest. Tak więc wstawiamy Hoopa EX. Tak jest, no i dobieramy sobie Shaymina plus dwa Gardevoiry. Jeden widzę jest w nagrodach. No dobra, no to gramy. Gardevoir, Gardevoir i Shayman. Okej, okay, trzy dodatkowe karty. I jest panenski. Jak jest panenski, to jest całkiem nieźle. Dobra, co mamy? Fairy Garden. I w zasadzie nic poza tym. No, mamy jeszcze Spirit Link, więc jest ok, także możemy go dać. Dodatkowo jest jeszcze Oranguru, którego sobie zachowam na później.
Kolejny Ultra Ball. Dobra, wezmę sobie Sykamora, może to mi się bardziej przyda. Chociaż Ultra Ballem mogę sobie dobrać Mega Gardevoir EX, a i tak później chyba zagram VS Seeker i Enski. Może zobaczymy, co on zrobi. Też chupa EX. Myślę, że to chyba będzie talia. To jest talia psychiczna. Znaczy psychiczny to na pewno jest chupa. Normalno stalowa. Czyli nie wykluczone, że tu będzie dużo normalnych boksów. Gorzej jak będą stalowe. Gorzej dla nas oczywiście. Ale widzimy, że też bijemy się z jakąś konkretną talią. Aha, to jest Odino EX i McGurna, która chroni właśnie te Pokémony przed efektami dodatkowymi niż tylko obrażenia z ataków. O ile trzymałem stalową energię. Czyli w zasadzie dosyć twardy przeciwnik. Dobra, zaraz zobaczymy, jak tutaj sprawy się potoczą. Stalowa energia dla Odino. Piękna, błyszcząca z Generations. I Ultra Ball. Wyrzucił Mega Odino. Pewnie sobie Taurosa kolejnego weźmie i później zagra Shaymin'em. Tak przynajmniej ja myślę. Wow, drugi Shaymin! Dobra, najpierw Full Art, później nie Full Art. W sumie Shaymin fajnie się rozzala, ale Zander, jeden strzał, nie ma! Dobra, Float Stone dla Taurosa, o. Czyli będzie mógł je zaatakować za dwie dyszki. Marne dwie dyszki, ale zawsze. Swoim... Odino. I czy jeszcze teraz pytanie, zagra Shaymin'em na dwie dodatkowe karty? Niewykluczone. Jednak Enski. Okej. Okay. No tak, Shaymin'em na dwie karty to już troszeczkę mało opłacane też ostateczności. Dobra. Czyli tak, mam baśniową energię, jest Escape Rope. Dobra, zmusza mnie do wystawienia Gardevoira, który mam Life Leap, więc będę się w stanie troszkę podratować, jeśli chodzi o HP. Do akcji wraca Taurus. Znów Trainer's Mail. No mi to by się Stadium przydał. Tak, gdyż tutaj Gardevoir troszeczkę mi krzyżuje plany. No doskonale wie, co ja chcę zrobić. Tak więc, no kurczę, proszę was. Aj, nie ma Stadiuma. Ale Ultra Balla tutaj też mam, więc dobra, nic z tego nie potrzebuję. Dobra, zagramy sobie tak, Ultra Ball i wyrzucimy to, co tu mam, żeby wziąć sobie Mega Gardevoira. I teraz pozostaje użyć Enskiego i liczyć na to, znaczy Enskiego, Sykamora, że wpadnie mi Stadium. Stadium! Jest! Jest Stadium, jest dobrze. Kolejny Gardevoir Spirit Link. No i teraz możemy się elegancko wycofać, no i użyć naszego Geomercy, żeby dodać sobie nieco energii dla moich Gardevoirów. Także jedna i druga. No to się powzmacniamy nieco. Dobra, mamy na razie dopiero 4 energie, także jest trochę cienko i kurczę, no właśnie teraz Enhanced Hammer by się przydał, żeby wypalić tą energię z tego Odino. Dobra, co on zrobi nasz przeciwnik? Naprawdę, też ma mocną talię. Ale ma dużo takich praktycznie zbędnych Pokémonów, jak właśnie tutaj Hoopa, McGurna. Te Pokémony w zasadzie nie są w stanie nic mi zrobić, to raz, a dwa zawalają mu pole walki. No a jedne Mega Odino to raczej zbyt wiele chyba nie zrobi. Znaczy, Mega Odino też ma to do siebie, że może uderzyć za 100 ma atak, plus 50 tutaj w dowolnego Pokémona. Także zmusza mnie do wyrzucenia Shaymina. Spoko. Najwyżej nie zagram ani właśnie Oranguru, ani Zernisem. Dobra, i do akcji wejdzie teraz Mega Odino, 100 plus 5 dyszek w któregoś z moich boksów. Oczywiście ma moje Fairy Dropy, więc tutaj... no to jakoś szczególnie nie będzie dla mnie dotkliwe. Także Mystical Symphony, 110. Tak, i 5 dyszek w któregoś z moich Pokémonów. Oczywiście Mega Gardevoir. Tak, bo to jest najbardziej niebezpieczny Pokémon. Dobra, Fairy Drop. No i zbieramy energię. Powoli mi się kończą też energię w talii, trochę słabo. Nie chciałbym tracić Zernisa, no ale niestety nic z tego, znaczy, no, nic więcej tu nie zrobię. Kurczę, jeszcze jedna...
Energia nie, to mi braknie, kurczę. Nie wykończę Mega Adino na jeden cios. Także troszkę słabo. Dobra, ten mi wykończy Zernisa, niestety. Chyba, żeby wymusił zmianę. Wtedy mógłby przywalić się w Mega Gardevoira plus Zernisa. Na tym by całkiem nieźle wyszedł, ale już użył profesora Bircha. Dobra, Magical Symphony oczywiście za stówkę w Zerniasa i 5 dyszek zapewne w Mega Gardevoira EX. Oczywiście dla mnie to nie jest duży kłopot. Dobra, tak więc do akcji wchodzi Mega Gardevoira EX. I mamy kolejnego oczywiście, Fairy Drop. Dobra, no to teraz tak, wstawię kolejnego Zernisa, no bo nie mam nic innego i Sycamore. Dobra, jest Max Elixir, jest Mechanic Hammer. Nie podoba mi się tutaj ta podwójna energia. Jest kolejny Mega Gardevoir. Jest energia dla Zernisa, czy nie będzie energii dla Zernisa? Nie będzie energii dla Zernisa, oj trochę słabo. Dobra, na dwa strzały to coś wykończę. 180! To jest, jest moc! Dobra, Lysander. Na chupę. Dobra, będzie mi potrzebny stadium i to od zaraz. Jednym zagrałem, z tego co widziałem, na początku chyba gry miałem dwa. O ile dobrze pamiętam, chyba że coś mnie myli. Dobra, jak na złość jeszcze musi telefon dzwonić. Dobra, więc wybaczcie tą opieszałość w rozgrywce, ale niestety zawsze telefon dzwoni w najmniej odpowiednim momencie. Tak więc, dobra, gramy. Tak więc mam energię, mam wszystko co trzeba, żeby móc się elegancko wycofać. Tak więc działajmy. No i tak, jeszcze możemy zagrać sobie na dodatkową energię dla Zernisa. Okej, czemu by nie? No i dobra, kośmy Mega Odino. 240, teraz jesteśmy w stanie zdjąć jednym strzałem każdego Pokemona. O, i kolejny Gardevoir. Tylko w sumie mamy chyba drobny deficyt energetyczny. Wcześniej też zagrałem Super Rodem i tak dalej, także okej. Dobra, Magerna, Tauros, chociaż w sumie najbardziej bym się skupił na Taurosie, chociaż z drugiej strony Magerna i Soul Blaster to może być dość niebezpieczne. Szkoda, że Lysandra tylko nie mam. Dobra, jest kolejny Gardevoir. Dobra, przeciwnik nie ma podwójnej bezbarwnej, skoro nią nie zagrał i mnie nie zaatakował, tak więc... Kolejny strzał za 270. Powoli się rozkręcamy coraz bardziej. Dobra, kolejna energia i Experience Share. To jakoś szczególnie, to mi się chyba nie przyda. Tego gościa urządza podwójna bezbarwna, ale nawet jeśli mu wpadnie, to ja i tak rozwalę Magiernę. Dobra, czyli wygraliśmy kolejny mecz! Bum! 270. I kosimy Magiernę i EX. Tak więc moi drodzy, tak właśnie działa talia z Mega Gardevoir, ta jest mocna. Kurczę, na 3 mecze nikt nie zdołał nas całkowicie zagiąć. Tak jest. Także, no cóż, myślę, że dzisiaj to będzie wszystko, więc ja z wami się do usłyszenia w kolejnym filmie, w którym pokażę wam kolejną ciekawą talię. Tak więc, do usłyszenia, cześć!